serdecznie witam moich widzów, zachęcony wczorajszym grzybobraniem postanowiłem jeszcze raz udać się do lasu. Dzisiaj niedziela, 8:25. Który to? 10. 10 jest już września. Idziemy w te same miejsca. Jak coś zlokalizuję, zaraz będę pokazywał. No i ledwo wszedłem las, dwie minutki. Tutaj mam dwa. Tam jest taki trzeci malutki. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery bąbelek. I tam gdzieś na horyzoncie jeszcze widziałem. Zaraz to ładnie wyzbieram. I będziemy szukać dalej. No i 5 metrów dalej. Cały czas jestem w tym samym miejscu. Taki młodnik. O! I spójrzcie. Spójrzcie tutaj. Tu jest jeden. Tu jest kolejny. Przed chwilą jeszcze jednego mniejszego już zebrałem, ale go nie pokazywałem. O! I jeszcze tutaj. Rozglądam się dookoła. I mamy tutaj kolejnego. Więc w tym miejscu jeszcze trzy. Będziemy zaraz tutaj jeszcze penetrować. Skupiłem się na muchomorkach i dostrzegłem dwa prawdziwki kolejne. Tu zobaczcie, jakie stromotniki ładne. No, cała piękna rodzinka. A ja tam widzę dwa prawdziwki. Już do nich lecę. Jak tam dojść? Jak tam dojść? Wszystko prawie w tym samym miejscu. Pierwsze 10 minut grzybobrania. O, i kolejne prawdziweczki mamy. Jeden bąbelek. Drugi i trzeci. I będziemy tutaj jeszcze krążyć. Cały czas w tym samym miejscu. Mamy dwa kolejne. Dosłownie rosną jak w takiej grze, grzybobranie. W dzieciństwie to było. I człowiek się wtedy już zaraził. I teraz chodzi do tego lasu. Kolejny. Mamy kolejne dwa piękne. I rozglądamy się znowu. O! Coś dostrzegłem. A przed chwilą tu byłem. Tego warto się kręcić w kółeczko. I mamy... Mamy trzy piękne prawdziweczki. I szukamy dalej. Takich oczywiście nie zbieramy. Pokazuję jako ciekawostkę. Muchomorki. A tutaj coś sobie go ugryzło. I tam kolejny. I tu. O, takie malutkie bąbelki. Same muchomory. No ale szukamy dalej. Wczoraj tu były czerwone kozaki. Chyba 6 sztuki wziąłem. A dzisiaj jest tylko... Na razie jeden zwykły kozaczek. Szukamy dalej. No, muszę opuścić moją miejscówkę. Wyzbierałem ile mogłem. Idziemy teraz trochę inne miejsce, bo znalazło tam ludzi. Zachęceni filmami. Zaczynają przyjeżdżać. Oczywiście nie mam tego nikomu za złe. Grzyby są dla wszystkich. I każdy coś nazbiera. Także idę w zupełnie inne miejsce.
Jeszcze sprawdzę jedną miejscówkę wczorajszą i zobaczymy, czy coś nazbieramy. No i chwilę dalej taką drogą idę i widać, że zaczęły się powoli podgrzybki. Tutaj mamy jeden zdrowiutki i tutaj drugi. Takie jędrne. Tak przesuszyło troszkę. No i tak się spodziewam, że będzie ich tutaj więcej. Na razie tylko dwa. O. A tutaj ktoś był, ale to widać, że wczoraj chyba, nie wiem dlaczego odrzucił tego grzyba. Przypleśniały trochę był. Dobra. Szukamy dalej. Zatoczyłem kółeczko obok tego ściętego grzybka i jeszcze trzeci się pokazał. Też taki trochę przypleśniały. No i on też zostanie. Aż pod samą górę jest przypleśniały, nie chcę go. Niech sobie dalej tutaj będzie. A my będziemy zaglądać dalej. No i chwilę dalej obróciłem go, bo był normalnie prawdziwek, ale zjedzony zostaje tu. Spójrzcie, co znalazłem. Takie tu miejsce, sekundę od tego, przepraszam, tego spleśniałego grzybka i tego zjedzonego, mamy coś takiego. Jeden i tutaj drugi. Ale tu korzeń jest już, widzę, sfatygowany. Zaraz go pokroję, zobaczę, co z niego będzie. A tu jest taki wielgachny. I go zostawiam. Bo jest cały. Jest cały miękki, ale naprawdę wielki. I ten drugi też jest cały miękki. Takich dużych to ja nie preferuję. Wolę mniejsze, zdrowsze grzyby. No ale ciekawostka jest. No mniej więcej tak ja to widzę. Bardzo wielkie. No i za to, że je tutaj zostawiłem, nagroda się należy. Tu bym chyba rozdeptał pod grzybka świeżego. A tutaj z tyłu prawdziweczek, ale taki bardziej jędrny. Już go wyciągam. O właśnie. Takie sztuki to ja biorę. I tu pod grzybeczek. Jeszcze tu pokołuję. No i chwileczkę dalej. I mamy tutaj kolejnego. Tam Symonka. Na długiej stopce. Oczywiście bierzemy. Prawie bym rozdeptał. Oczywiście minutkę później. Tutaj takie się wykluły. Dwa. Jakoś się do nich spróbuję dobrać. To jakiś podwójny, ale też zjedzony dosyć bardzo. I tutaj taki niefajny w sumie. I biały. Trzeba to ładnie zakryć. A to jakoś okroję, chociaż tu ten wygląda na spleśniały. Tego to. Chociaż nie, on się nie wybarwił. Tu jest świeży. Okroję to i wezmę. No po prostu nie uwierzycie. Droga. Widzicie? Droga. Nikt nie szedł tędy?
i tam. No będzie trzeba shorta z tego nakręcić, jak on tutaj się wykluł na środku drogi. No normalnie jestem w szoku. Tak jest suche tutaj i taki żółty prawdziwek, zdrowiutki, wykluł się na środku drogi. No shorta już nie będzie, bo go wyrwałem. Ojej, oj. No dobra, znajdę innego, to wtedy dokręcimy shorta. Na razie go obrobię. Chwilkę dalej i mamy to. Ale coś tam dostrzegłem w oddali przy drzewie. Pójdę z wami i zobaczymy. O, ale jeszcze się tutaj trzy odgrzybki wdały, ale tam przy drzewie coś widzę. Tutaj mamy jeden. I tutaj są dwa. I idziemy do tego drzewa. Ciekawe, czy to muchomor. Z daleka go widzę. O. Muszę iść ostrożnie, bo coś mogę przeoczyć. O, pięknie. Tu jeszcze pokażę ślady działalności. O, grzybiarzy. Tak sobie tutaj ktoś przekroił. A ja idę z tej strony. I przy tym drzewie, co widzimy, podgrzybek. Ale mój jędrny. Pokręcę się tu jeszcze. Chwilkę dalej dostrzegłem tam prawdziwka, ale obróciłem głowę i też ładnego. O, jeszcze jest jeden. Mamy prawdziwe grzybobranie się zaczęło. No, jest tego. Tutaj mamy prawdziwek. Tu pod gałązką trochę ktoś przyjadł pod grzybek i za plecami gdzieś widziałem. No właśnie tutaj taki piękny pod grzybek. Oczywiście wykręcamy. O, tak to wygląda. Oczywiście ciągle jestem w tym samym miejscu. No i z daleka dostrzegłem dwie sztuki, ale trochę ujedzone. Tego nawet nie ruszam. Tam jest taki miękki łepek. I tu jest trzeci. O, też go tak przybrało, ale resztę jest dobre. Okroję go. I zdrowy jest. Postanowiłem przejść tylko do innego lasu. Nie spodziewałem się w tej jagodzinie, że coś znajdę. Ale tutaj też coś urosło. Nawet ładny. Już go obrabiamy i rozejrzę się, bo może być rodzeństwo. No i chwilę dalej coś takiego mamy. Paprocie, jagody i prawdziwki. Jędrny taki, zdrowiutki. Oczywiście bierzemy. Znalazłem tam jeszcze dwa podgrzybki. No i tak krążę po tym prawdziwku, ale ich nie dokręcałem. Ale ten jest za to taki ładny.
przy samym drzewie. Takiego to wezmę. No i lecimy dalej. Ujrzałem taką polanę mechową i od razu mnie tam przyciągło coś. O, a to właśnie to. To właśnie to mnie przyciągło tutaj. O, tu jest jeden. O, i tutaj. Ale drugiego chyba nie wezmę. Nie. Troszeczkę podjedzony przez ślimaki. Także tu jest jeden. Tu jest drugi. Wyrywamy. Ten tak się wykręcał. Zaraz będziemy sprawdzać. No w sumie mogłem go zostawić, bo za bardzo wyjedzony. Niech sobie go dokończą. Też muszą ślimaczki coś jeść. Ale tego oczywiście tego zabieramy. Pokręciłem się jeszcze. I takie dwa dorodne jeszcze znalazłem, ale to jest nic, bo tam dostrzegłem. Nie wiem, czy dobrze idę, żebym teraz nie szukał, bo widziałem gdzieś tutaj. O. Dam pauzę i go odnajdę. O, ale przy okazji znalazłem podgrzybki. Jeden. Wszystko na tej polance. Tutaj drugi. I jeszcze jest taki wielgachny prawdziwek. O właśnie, już go mam. O. O. Proszę zobaczyć, spójrzcie. Żółty. Tutaj poprawimy to. I będziemy wracać. O, jeszcze się obróciłem pod grzybek. Ale przypleśniały, zostawiamy go. Biorę te. Jeszcze sobie tutaj zrobię rundkę. O, jakże warto nie odpuszczać miejscówki. Tylko spiralnie idziemy. Zostawiamy koszyk, wiaderko, torbę, co kto tam ma i idziemy spiralnie i takie coś obok tamtego dużego mamy kolejnego i tu dwa jeszcze. O, właśnie z tych jestem bardziej zadowolony, bo te są takie one takie młodziutkie, jędrne. Oj, tam bąbelek. Go chyba zostawimy. Okej. Tak jest. Coś tam jeszcze widzę, ale to gołąbek. Dobra. A jeszcze troszkę. Wciąż kręcę, tak jak mówiłem, spiralne koła wokół mojego ekwipunku. I znowu się opłaciło. O, znowu się opłaciło. Dwa obok siebie. O, co się dzieje, moi drodzy? Ile przeszedłem? Pięć kroczków. Okej. Ten będzie chyba trochę sfatygowany, bo jest miękki korzeń, ale sprawdzę tam na miejscu. No jeszcze by trzeba było tutaj krew chodzić, bo miejscówka bardzo zacna się trafiła. Na razie odłączam. No i zakończyłem tutaj
penetrację tego terenu i taki urobeczek. O. No i ten, który tu zostaje zjedzony od dołu. Trzeba będzie zmienić troszkę miejsce, przesunę się tam ze 100 metrów i znowu może coś znajdę. No, obrobiłem tam tamte grzybki i poszedłem troszkę w lewo. Jak sięgnąć okiem, żywej duszy nie widać. No i dobrze, może mają swoje miejsca, a ja w sumie w tym lesie jestem jakby pierwszy raz, bo nigdy nie wchodziłem w te jagodziny, a w tym roku one obficie wydały, bo mamy tutaj znowuż. O! Prawdziwek żółty, taki od spodu, piękny. Będziemy znowu krążyć. No i tak zacząłem krążyć. Dalej w tym miejscu prawie bym nadepnął na takie cudo. O, tu się z bólem wydostawał. Korzeń jest zupełnie gdzieś dalej. No, cudowny grzyb po prostu. Urwał mi się tak i zdrowiutki. Miał kłopot z wydostaniem się. Dobra, lecimy dalej. No i troszeczkę dalej. Znowu ta jagodzina. I taki prawdziweczek. Dziuteńki. Bierzemy. No i zawędrowałem na drogę. Zobaczyłem tam kozaczka, ale mówię, cofnę się kawałek i tutaj taki prawdziw, ale jest strasznie miękki. Zostawiamy go na środku drogi. No i zaraz się cofnę, zobaczycie tego maluteńkiego kozaczka. No i już jesteśmy z drugiej strony i właśnie on zwrócił moją uwagę. Taki biały, świeżutki. Już go zbieram. Idę kawałek drogą i coś mi się tu zaświeciło w prawej stronie. Oczywiście nie zbieramy. Już taki zawiedziony szedłem ze 100 metrów, tylko były dwa podgrzybki. Mówię, coś się urwało, no ale na chwilę tylko. I takiego mamy kolejnego prawdziwka. No i tutaj chwilę pokrążę. Spójrzcie, gdzie mnie przywiodło. Spójrzcie. Spójrzcie, gdzie mnie przywiodło. Aż nakręcę filmik. Jeden. I tutaj takiego olbrzyma. Nielgachnego. O, jaki zdrowy. Drugi. Przepiękny. Dłuższą chwilę po tamtym wielkim grzybku wróciłem na swoje miejsca, ale pustki tutaj, w sumie żałuję, mogłem zostać dalej tam, ale już się zbiera ku końcowi grzybobranie i na moim miejscu taki ładny kozaczek sobie tutaj urósł. Tutaj właśnie wróciłem, jest takie miejsce, gdzie są te brzuski i lubią się pokazywać czerwone kozaczki, ale w tym roku jakaś bieda, chyba że dopiero przed nami. Ale jeden... Oj, jak to mówię, coś tam ujrzałem. Tu jest jeden i już zacząłem narzekać. Trochę go tam ślimak przybrał.
punktów tej jagodziny jeszcze kilka. Tutaj mamy. Tu jest taki sfatygowany. O, żuczek go obrabiał. Ale są dwa obok. Za te jeszcze się nie zabrał. I tam jeszcze jest jeden. No, ale podjadł korzonek, ale łepek jest cały. Dobra, w sumie zostawiłem mu jednego tutaj, on sobie pałaszuje. A ja jeszcze tutaj powęszę. Już powrót do domu. Film będzie dzisiaj bardzo długi. No, takie tutaj coś. Mówię, zrobię skrót do samochodu, bo już blisko. No i jeszcze w tym taki dorodny prawdziweczek. Może jeszcze coś wychapię tutaj. Już definitywnie na powrocie do samochodu stwierdzę ironicznie i śmiesznie, że zawsze warto zajrzeć do dziurki. O. Już sobie do dziurki wlazłem. I co tu mamy? Dwa czerwone. Ten się nie nadaje, ale te bierzemy. No, już całkowity powrót do domu. Bardzo blisko samochód jest. Myślałem, że to prawdziwek, a to kozaczek czerwony, ale całkowicie zdrowy. Jeszcze zajrzymy dalej i tutaj mamy coś. O, zwykły kozaczek. No, trzeba będzie tu się pokręcić, bo tu sporo brzózek jest. Auto już jest bardzo bliziutko, ze 200 metrów, może bliżej. Może jeszcze coś kozaczków dozbieramy. Jeszcze wyskoczyłem w jedno miejsce, już zostawiłem grzyby w samochodzie. No i znalazłem takie maślaczka jednego i podgrzybka. I tutaj taki wielki, aż się przewrócił, ale jest pusty w środku. I go raczej zostawię tu w tym miejscu. A tam troszkę szybciej widziałem, troszkę wcześniej, korzenie z prawdziwków porzucane, zdrowe, więc ktoś już tutaj był. Długo tutaj nie powęszę. No, ale szedł chyba troszkę inną trasą, bo takiego podgrzyba tutaj mi zostawił. No, taki ładny, zdrowy. Już mam tylko reklamówkę, bo praktycznie kończę już te grzybobranie dzisiejsze. No, jeszcze tyle, całkiem to nieźle wygląda. Tak idę w las i coś tam dojrzałem pod choineczką. I znowu sfatygowany taki. Coś by może do niego było. Ale za bardzo stary. Zostawiamy. Już zdegustowany. Od niego tam, spod tej choinki. Wracam. Obracam głowę do tyłu. I co mamy? Jeden. Drugi. Mamy jeszcze jednego. Mamy trzy. No, pokręcimy się jeszcze, widzę tutaj. No więc, drodzy widzowie, koniec grzybobrania. Południe. Po 12 minęło, już się wymęczyłem. 3,5 godziny w lesie. No i czas wracać. Asfalt tam. Na koniec będą zdjęcia, co dzisiaj zebrałem. Dziękuję. Do zobaczenia.